Serdecznie witam i pozdrawiam z hotelu Pimasol Magdi. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do Tunisu. Zapraszamy do oglądania, pozdrawiamy. No właśnie przyjechaliśmy do Kartaginy, jednej z najstarszych dzielnic Tunisu. Kartaginę założyli Fenicjanie w 146 roku przed naszą erą. Kartaginę doszczętnie zniszczyli Rzymianie. Później ją znowu odbudowali. Proszę zwrócić uwagę, jakiś piękny jest widok z wzgórza. Coś pięknego. Widoki zresztą mówią same za siebie. Znajdujemy się obecnie na wzgórzu Birsa. Jak powiedział pan przewodnik, to jest centrum Kartaginy. Wspaniale położone, jak widać. Pan opowiada historię. Pozostałości filarów ruin rzymskich. Tam w oddali znajdował się właśnie port fenicki. Pod tymi wszystkimi domami, jak Państwo widzicie, to jest pełny ruin. Pełny ruin. Tym się ta akcja trochę zapóźnił, dlatego tam wykopano w 20 miejscach, gdzie był taki wolny obszar, były wykopaliska takie tu w 1969 roku. I tak to wyglądało w 146 roku przed naszą erą. Dzielnica fenicka z II wieku przed naszą erą. Mimo że to jest bardzo stara dzielnica, była porządna dzielnica. Główna ulica szeroka. Te filary, co Państwo widzicie, to z okresu rzymskiego. Bo te filary, gdzie by budować ten forum, to forum cały, nie? A to jest fenicka. Ulica szeroka, sklepy dały na ulicy i każdy dom miał wodę. Wodę źródlaną. Widzicie Państwo, tam na wprost jest taka góra. To jest 50 km skąd. Miejscowość taka Zagłan, to jest góra Zagłan, ma 1000 km. Pośrodku tej góry wybija bardzo duży dom. I cesarz Hadrian wybudował taki akwedukt o długości 132 km stamtąd aż do Kartaginy. Jak będziemy wracać z Sylwestrowi, pokażę Państwu tej cisterni, gdzie zbierali wodę. Woda źródlana stamtąd do mieszkańców i właśnie do łaźni. Zresztą Tunis
opatrzonych, bo dziś dnia jest opatrzony wody wydany tam. Jak widzimy, jak pan przewodnik powiedział, że ruiny są z okresu fenickiego, sprzed drugiego wieku, przed naszą erą. Naprawdę robią wrażenie. Nie, to są te punkty czerwone, gdzie byłoby kopalisko, jak mówił. My jesteśmy tu. To jest ten port wojenny, okrągły. Ten handlowy. Pojedziemy do tej dwójki. Właśnie nam to już opisał. Tak, w obsiadzie, proszę Państwa, w drugim wieku przed naszą erą mieszkało pół miliona ludzi. 400 lat później, czyli w okresie rzymskim, mieszkało 800 tysięcy ludzi. Ja mówię ludzi w obsiadzie, specjalnie. Bo w tradycji fenickiej rzymskiej na jednego obywatela przypadło dwóch niewolników. Jak powiedział przewodnik, Kartagina powstała w 814 roku przed naszą erą. Została zbudowana przez Fenicjan w 143 roku. Rzymianie zniszczyli, zrównali Kartaginę z ziemią. Po 25 latach została odbudowana przez Rzymian. Nastąpił wielki rozwój miasta. Przede wszystkim dogodne położenie Fenicjanie, Rzymianie zainwestowali w te tereny. A widoki są niezapomniane. Kartagina to jest typowo znane historyczne miejsce, które jest przepięknie położona. Jeszcze pokażę te kolumny z czasów rzymskich, pozostałości archeologiczne. Tu właśnie przy tym muzeum na wzgórzu mamy kościółek, kościół. Są stoiska z pamiątkami typowo tunezyjskimi, jak widać. Sylwia już kiwa. Czuje się ten klimat tunezyjski tego miejsca. Miejsce warte odwiedzenia w Kartaginie. Idziemy do autobusu teraz. Jedziemy dalej, że zaś Tunis. Zaraz oni was wezmą i będzie tyle. Chodź. Musimy już odjeżdżać z tego miejsca. Wycieczka dopiero się rozpoczęła. Zaczęliśmy od Kartaginy, która naprawdę zrobiła wrażenie. Stare historyczne miasto sprzed naszej ery. Tutaj panowie sprzedają pamiątki, różne mozaiki. Naprawdę ciekawie to wygląda. Łaźni Piusa Antoniusza, która pochodzi z
32 roku naszej ery. Również to jest historyczne miejsce w Tunisie. Tutaj widzimy postacie Rzymian. Wiadomo, że to była łaźnia rzymska. W ogóle Tunezja była bardzo związana. Rzymianami. No, thank you very much. Przepiękna roślinność, drzewa, palmy, jak widać. Muszę tam dogonić przewodnika, bo dużo rzeczy wyjaśnia. Przewodnik jest z Tunezji, ale bardzo dobrze umie po polsku. Zna dobrze historię Tunezji, wiadomo. Bardzo ciekawe miejsce, jak widać. Posadzka nie, ale ściany są atletyczne i to była dzielnica mieszkaniowa tutaj. I na wprost ładny widok są te łaźnie, łaźnie Antoniusza Piusa. Jak widać, przed nami mamy te łaźnie. Przed nami, proszę Was, to są ruiny. Ruiny łaźnie Antoniusza Piusa. Łaźnie, proszę Was, zaczął budować cesarz Hadrian. W 145 roku naszej ery ruszyła budowę tych łaźni. W trakcie tej budowy ten cesarz zmarł. I dokończył jego potomek Antoniusz Pius, dlatego tak się nazywają. Łaźnie Antoniusza Piusa. Budowa trwała 17 lat. W 162 roku już były gotowi. Tak jak tu widać, tu z góry pierwsze piętro. To był kompleks wypoczynkowy dla elity. Plebs tu nie miał miejsca. To był obszar 3,5 hektara. Sam obiekt miał 300 metrów długości. Możecie Państwo zwrócić uwagę na symetralność. Co jest po prawej, jest po lewej. Czyli kobiety osobno i mężczyźni osobno. Spotkali się tylko kiedy trzeba było. Dobre. Wejście tutaj jedno i drugie, widzicie Państwo, tu są takie szafy. Natomiast latem w Palestynach. I potem, proszę Państwa, po tych sportach weszli do trzech pomieszczeń z wodą o różnych temperaturach. Gorąca woda, letnia woda i zimna woda. Potem spotkali się tu w kalendarium, wypoczyli się, ławeczki, widać, pokoiki. Wszystkie przyjemności odbywały się tu. Jak był gorąco, trzeba było wyjść odetchnąć. Właśnie będziemy wchodzić do tych starych rzymskich łaźni. Niesamowita historia tego miejsca. Ruiny przepięknie położone, jak się drzew. Dużo z roślinności, palm. Jak widać, to jest główne wejście. Znajdowała się część damska łaźni. A z drugiej strony widać ruiny części męskiej. Czyli łaźnia była podzielona na płeć żeńską i męską. Łaźnia Antoniusza Piusa naprawdę na nas zrobiła wrażenie. Podobno budowano ją 17 lat. Musimy już iść do autobusu. Jedziemy dalej. Znajdujemy się obecnie w miasteczku Sidi Bou Zaïne. Jest to przepiękne miasteczko. Jak widać, białe budynki.
z niebieskimi bramami, oknami. W miasteczku mamy bardzo dużo pamiątek regionalnych. Wspaniała atmosfera. Te drzwi, okna, budynki pomalowane na biało. Naprawdę robią wrażenie. A, droga, tak, da. Wyroby skórne. Dorka, da. Jest. Polonia, tak? Jest. Okay. A brat, teraz, thank you, thank you very much. Za darmo, za darmo. Za darmo to umarło. Pan rozdaje kwiatuszki w tunezyjskim stroju, ale wiadomo, że nie za darmo. Za darmo, za darmo. Za darmo, za darmo. Za darmo to wie pan. Umarło, umarło, umarło za darmo. Handel w miasteczku kwitnie, jak widać. Hello. Coś tam może sobie wybierzemy na pamiątki. Sylwia robi zdjęcia. W takim klimaciku to można sobie spacerować, prawda? I co Sylwia sądzi o tym miejscu? Naprawdę te domy robią wrażenie, prawda? No robią, robią. Warto zresztą było jechać na tą wycieczkę do Tunisu. Jesteśmy w sumie w trzecim miejscu, a każde jest urokliwe. Ja widać widok ze wzgórza miasteczka z Ibizain. Jest niesamowity. Do dali mamy taki porcik jachtowy. To będą niezapomniane wrażenia z tego miejsca. Jeszcze pokażę na te domki. Takie widoczki to rozumiemy, nie Sylwia? Domki w arabskim stylu, ale... Urok. Zresztą chyba nie muszę dużo mówić. Miejsce godne polecenia. Miasteczko Sidi Bizain. Blisko Tunisu. No, zakupiliśmy właśnie słodycze. Thank you. Czy... Co już tam mamy dla rodziny, prawda? Idziemy już w stronę autokaru. Tutaj mamy takie lokalne fast foody. Pan stoi z kwiatuszkami znowu, jak widać. Bardzo dużo jest tych stoisk tutaj. W tym miasteczku, który jest pełen uroku. Zresztą Tunezja słynie z handlu. Tubylcy z tego żyją, w takich turystycznych miasteczkach. Można się trochę utargować na cenach. Wracamy z powrotem do autokaru. Będziemy jechać dalej do centrum Tunisu.
thank you. Wspaniałe miasteczko, City Design. Thank you, już mamy. Ja, thank you. Kupiłem sobie taką pamiąteczkę, taki obraz. Jak widać, z tego miejsca urokliwego. Jesteśmy na tym głównym placu właśnie. Ja. Może zdążymy jeszcze na jakąś herbatkę. Tak ten placyk wygląda w tym miasteczku. Naprawdę urokliwe miasteczko. Blisko Tunisu, jak wcześniej wspominałem. No, znajdujemy się obecnie dalej. W centrum Tunisu. Jak widać, bardzo duże miasto. Jest to stolica Tunezji. Ma około 2,5 miliona mieszkańców. Turizm ma dużo wpływów francuskich, które wynikały z proletariatu francuskiego. Świetna atmosfera. Teraz idziemy do restauracji na posiłek. Taką mamy plażę w Tunisie, przy zatoce. Widać klimacik Tunezji. Łódeczki. Ludzie sobie spacerują w Tunisu, jak widać, tętni życiem. Bardzo dużo ludzi, turystów. Mamy różne sklepy z odzieżą, z pamiątkami. Można sobie okulary kupić. Europejsko-tunezyjski klimacik. Ale tak to wygląda. Pan przewodnik bardzo fajnie opowiada. No, właśnie. Zresztą mieszka pan w Polsce, nie? Prawda? Studiował. No. Jest po studiach, pan studiował w Polsce. Jest obeznany. Miejscowy zna kulturę. Że wycieczka jest naprawdę fantastyczna. Przed nami jest główna stara brama wyjścia na Medinę, na Stare Miasto. Pan zaraz opowie trochę historii o tym miejscu. Bardzo klimatycznie. Połączenie nowego miasta ze starym robi to wrażenie. O, tutaj się zaczynają uliczki już. Te budyneczki, które stoi z różnych. Tunezyjskie stroje. Klimatyczne restauracje. Jak widać, wszystkie miasta arabskie są nazywane Medinami, jak pan powiedział. Właśnie wchodzimy na starą Medinę w Tunisie. Ta uliczka prowadzi do meczetu. Medina pochodzi z przełomu 7-8 wieku. Jest wpisana na światową listę UNESCO. Naprawdę proszę zwrócić uwagę, jaka zachowana kultura. Zabytki, pamiąteczki. Ładnie tutaj jest, nie? Ładnie. Tych pamiątek bardzo dużo. Wszystkie są jedne w swoim rodzaju. Stoisko przy stoisku. Moje
Jest bardzo duży wybór. Koszulki, koszule. Sukienki tunezyjskie. No nie mówię blondyna, ja mam blond włosy. Serdecznie witamy i pozdrawiamy z hotelu Primaso Lech Magdi w Magdii. Jest to nasz ostatni dzień pobytu w tym hotelu. Wczoraj byliśmy na wycieczce w Tunisie. Była to bardzo fajna wycieczka. Kartagina nas zrobiła bardzo duże wrażenie. Założona przez Fenicjan w 814 roku przed naszą erą. Przepiękny widok na zatokę i miasto ze wzgórza Birsa. Dużo zabytków. Można było poznać historię. Byliśmy również w łaźni Antoniusza. Duży kompleks ruin, które pozostały z kowalskimi korytarzykami, z kolumnami marmurowymi. Dużo ciekawych rzeczy. Łaźnia pochodzi z drugiego wieku naszej ery. Uliczki w Tunisie, w Medynie, w Starym Mieście również zrobiły na nas duże wrażenie. Było tam dużo pamiątek, handlarze, przepiękna atmosfera, była to wspaniała wycieczka. Pozostawiła dużo wrażeń niezapomnianych na długo. Będą jeszcze odcinki samego hotelu Primaso Lech Magdi i ze starej Mediny Magdia. Serdecznie zapraszamy do oglądania, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Thank you.